Czy jest sobota, godzina 7:30, a ja idę biegać i to jeszcze z własnej nieprzymusowej woli? Chociaż w sumie można byłoby powiedzieć, że ktoś mnie do tego zmusił, ale zaraz wam powiem, o co chodzi. Zmusił mnie do tego sklep, a konkretniej to Rossmann. Przygotował on taką akcję, która nazywa się bodajże Rossmann Run. Ja wiedziałam ogólnie, że na jej punkcie zwariowało mnóstwo dziewczyn na TikToku. Chodzi w niej o to, że musimy przebiec 10 km bądź mniej, a Rossmann wynagrodzi nam to w postaci rabatu na zakupy. Tam widziałam było bodajże od 5 do chyba aż 50% na maksymalnie kwotę 300 zł, więc myślę, że jest to naprawdę opłacalny deal. Chociaż jak zaczęłam to sobie przeliczać, że za przebiegnięcie 10 km zyskam 150 zł, czy to jest dobra kalkulacja, czy to jest opłacalna inwestycja, nie mam pojęcia, ale w sumie jest też kilka innych powodów, dla których chciałabym przebiec ten dystans 10 km, a ja naprawdę nienawidzę biegać. Oczywiście nie będę biegała sama, jak widzicie, z tyłu mam pomocnika, operatora, który będzie za mną biegać z kamerą. To powinieneś też zainstalować sobie aplikację Rossmanna. Ogólnie cała ta akcja jest charytatywna i żeby w ogóle móc wziąć udział w tym biegu, trzeba było wpłacić minimum 5 zł na jakąkolwiek z podłączonych zbiórek. I to był w sumie drugi powód, który zmotywował mnie do wzięcia udziału w tej akcji, bo jest to naprawdę bardzo fajna akcja charytatywna, a dzisiaj w Łodzi odbywa się taki duży fizyczny bieg, gdzie jest przygotowane mnóstwo innych atrakcji. No, do Łodzi nam troszeczkę daleko, także będziemy dzisiaj biegać u nas w mieście, ale myślę, że i tak będzie fajnie, w ogóle sama możliwość przyłączenia się do takiej zbiórki. Dobra, operatorze, dawaj mi mój telefon. Wczoraj wpłacałam już pieniążki na akcję. Czy jestem gotowa? Totalnie nie. Ale trzymajcie kciuki, żeby udało mi się przebiec ten dystans. Dobra, czas już rozpoczęty na przebiegnięcie tych 10 km. Mam bodajże 2 godziny. Odejmę sobie tą minutę od ogólnego czasu. Zobaczymy, ile mi zajmie to przebiegnięcie tych 10 km. Powodzenia. Nie, dziękuję. Jak tam? Przebiegłam, myślę, z 1,5 km za frajer, bo moja aplikacja uznała, że nie będzie mi naliczać kilometrów. Myślałam, że po prostu naliczy się to po jakimś czasie, a okazało się, że musiałam odinstalować i zainstalować aplikację od nowa. Więc tak naprawdę mam teraz przebiegnięte mniej niż 1 km, a w praktyce zrobiłam już, myślę, spokojnie ponad 2. Najgorsze jest to, że przez to, że nagrywamy, to nie jesteś w stanie takiego swojego rekordu dokładnego zrobić, nie? No tak, no bo tutaj mimo wszystko trzeba się za jakiś czas zatrzymać. Cwaniaku, ty się ze mnie naśmiewasz, a żebyś ty poszedł, nie wiem na co musiałby być, promocje, na jakieś skiny w CS-ie? Czy w czym, żebyś się zmotywował do biegania? Bo nie wiem, co innego by cię mogło może. No ale nie to było twoją główną motywacją. Jeżeli obserwujecie mój kanał od jakiegoś czasu, to wiecie, że jestem aktualnie w mocnym treningu. No i takie przebiegnięcie 10 km to byłby taki kolejny kamień milowy. No i takie podbudowanie tej mojej kondycji, która i tak już się poprawiła. Dobra, dawaj tą wodę i leź dalej. Co jest? Kolka. Kolka? Nie no, szczerze, to będzie cięższe niż myślałam. No, jest tragiczne. Takie zachowanie powinno być karane. Dasz radę to przebiec? Jak już czegoś się podejmę, to bardzo ciężko mi z tego zrezygnować. Są mi 2 ostatnie kilometry do przebiegnięcia. Powiem wam, że jest naprawdę mocno. Nogi to po prostu wchodzą mi, sami wiecie gdzie, dokończycie sobie. 10 km wydawało mi się trochę mniejszym dystansem niż był w rzeczywistości, więc generalnie podziwiam każdego biegacza. Wielki szacunek dla was. Ale ja chyba już będę dreptać do domu, nawet chyba nie biegając, tylko po prostu idąc sobie szybszym marszem. Do domu mam jakieś 3-4 km, więc się przejdę z buta, bo mojego operatora już niestety ze mną nie ma. Szybko się zmęczył tym challenge'em. Patrzymy, no 10 km będzie. To, że niecałe przebiegnięte, to przymknijmy na to oko. I tak uważam, że naprawdę fajny trening i fajna robota. Mi została do pokonania ostatnia prosta, a ty, kochany widzu, w tym czasie możesz zejść na dół i zostawić subskrypcję na tym kanale oraz łapeczkę w górę. Dziękuję. Właśnie w tym momencie udało się nam wbić 10 km. Fakt faktem, 2 ostatnie były już tak naprawdę tylko i wyłącznie marszem, ale tak czy siak jestem z siebie naprawdę mega zadowolona. Język mi się plącze i mega dumna. Idę teraz do domku umyć się i ogarnąć, przygotować kolejne rzeczy, bo przygotowałam dla siebie parę takich nagród od siebie dla siebie za ten dzisiejszy dystansik.
Ja już jestem po prysznicu. Proszę nie zwracać uwagi na to, że jestem taka cała wymiętolona i wygnieciona, ale po prostu mam bardzo mało czasu, dlatego że jedziemy, słuchajcie, na piknik. Patrzcie, jaki mam, kurczę, zarąbisty zestaw piknikowy. Zawsze o czymś takim marzyłam. Kosz faktem nie jest mój, pożyczyłam go, no ale zobaczcie, on wygląda mega uroczo. Muszę sobie coś takiego zamówić. A wczoraj kupiłam sobie w Action taki śliczny piknikowy kocyk w takim właśnie totalnie moim stylu. I taki piknik secik z talerzykami, sztućcami, kubeczkami, więc w ogóle mega, mega uroczo. No i tak jak mówiłam, jedziemy na piknik i jadę z moimi przyjaciółkami, czyli z Klaudią i z Basią. I postanowiłam, że zrobię im niespodziankę. Tak, po prostu. To będzie taka niespodzianka troszeczkę dla mnie, nagroda dla mnie, a niespodzianka dla nich, dlatego że przygotuję nam kosz pełen pysznego jedzenia. Dzisiaj po prostu sobie troszeczkę wyczujemy bombę, bo dawno, dawno nie widziałyśmy się razem tak po prostu, żeby sobie usiąść i poplotkować. Ja tu przed chwilą właśnie umyłam owocki. Zrobimy sobie bagietę. Zrobimy sobie, kochani, pyszne croissanty prosto z Biedronki, ale one serio, nawet mimo, że są z Biedronki, to są naprawdę bardzo smaczne. Boże, ja mam tak mało czasu, a ja mam jedną rzecz, którą musimy zrobić w piekarniku. Ja nie wiem, czy ja zdążę z tym wszystkim. Dobra, Basia już jest, więc nie zdążę zrobić jednej rzeczy, którą chciałam, a było to ciasto francuskie właśnie z pomidorami i mozzarellą zapieczone w piekarniku. No ale mówi się, trudno, mamy dużo innych rzeczy, więc zaczniemy sobie pierw od przygotowania bagietki. Wiecie, że szczerze mówiąc, ja chyba nigdy nie byłam na takim typowym, prawdziwym pikniku. I to zawsze było takie moje marzenie. Zawsze dziewczyny tak na Insta dodają zdjęcia właśnie takie stylizowane, że mają takie, o, takie kieliszeczki. Ich nie będziemy brali, bo mam tylko dwa, a nas jest trzy. Właśnie wiecie, że robicie sobie piknik, macie truskaweczki, owoce i w ogóle jest taki fajny, kobiecy klimat. Ale myślę, że nasz piknik się też będzie fajnie wyglądał. O Jezus, jaka słodziutka ty jesteś. No miała być to, słuchaj, niespodzianka, ale ja nie miałam dzisiaj ze wszystkim czasu, żeby się wyrobić. Ale przygotowałam dużo pysznych rzeczy, więc będzie fajnie. I teraz to ja się czuję, jakbym taka matka typowa, która robi kanapki na plaży, co nie? No. Żeby nie kupować na plaży frytek i tego wszystkiego, bo to drogie, to robisz kanapkę. Tylko u mnie, wiecie, to są takie fajne kanapeczki, a u mnie ta kanapka to była zawsze z serem. Dlatego to jest smak pijaku. Jeszcze z jajkiem, jak mama robiła. O Jezus Maria. Ale właśnie mam ten taki rozpuszczony od słońca ser. O Jezus, to jest okropne. Ja nie lubię w ogóle sera. Ja ogólnie też nie lubię sera, ale tak mi się kojarzą kanapki z plaży. Dobra. Kanapeczki mamy już zrobione, one lądują już do naszego kosza piknikowego, on jest tak piękny, ja muszę sobie taki kupić. Ja kocham pikniki! Ja nigdy nie byłam na takim prawdziwym pikniku właśnie. To jest najgorsze i dlatego... Właśnie najlepsze, będziesz miała teraz okazję. A, że pierwszy raz z wami. Słodziutkie, co? Jaka polska. No, mega dobre. Smakuje jak polska truskawka. W ogóle sezon na truskawki to jest mój ulubiony sezon w ciągu roku. Absolutnie, truskawki są moim ulubionym owocem. Kolejną rzeczą, która ląduje w naszym piknikowym koszu, tak jak mówiłam, są kruasanciki i my sobie je zjemy, słuchajcie, z nutellą i dżemorem. Ja już się nie mogę doczekać. Ja specjalnie nie jadłam śniadania, żeby teraz nawciskać sobie dużo dobrego jedzenia. Na pikniku oczywiście nie może zabraknąć owoców. Arbuz to jest w ogóle najlepszy owoc na plaży, bo zazwyczaj, wiecie, jak jest tak mega gorąco, to człowiek się poci, chce mu się mega pić, a nic tak nie nawadnia jak arbuz i ja w ogóle uwielbiam. Także my jesteśmy, kochani, gotowi na piknik. Ubieramy się, biorę jeszcze najpotrzebniejsze rzeczy, oczywiście krem z filtrem. I lecimy na plażę, dupę pokażę, pokażę. A wydajcie, kochani, w komentarzu znać, co znalazłoby się w waszym koszyku piknikowym, bo jestem bardzo ciekawa. Może wykorzystam wasze pomysły następnym razem. Ale to w sumie jest bardziej niespodzianka dla ciebie, bo Basia widziała cały proces przygotowywania. No i mamy tutaj kosz pełen dobrych rzeczy. Mamy chipsy o smaku oliwki, mamy tofifi, truskawki. Boże, ale trafiasz moje kubki smakowe. Malinki, krosanciki, do krosancików oczywiście nutella i dżemik. Ziom, czy ty to widzisz? Jakby to jest mój wymarzony piknik. Mamy kanapeczek dużo. I mamy też kawanosy. O Boże, baby! John, this is so f***ing perfect. To jest najlepsze, co kiedykolwiek ktoś nam zrobił. Co nie? Ja się czuję absolutnie, jakbym była na rance, tylko takie f***a premium. Co? Oby mój narzeczony zobaczył ten filmik. Błażej, i wiesz co robić, jaką randkę pragnie Klaudia. Ale ja też coś dla was mam. Jabłecznik, który sama piekłam. I mam też owocki. Taki, bo nie masz arbuza i borówek. A borówek nie wzięłam właśnie. Ale nie ma tak pokrojonego. Nie mam. Kocham być dziewczyną.
co, chłopak ma gorzej? No ale co, chłopacy sobie tak robią? Wiedziałeś, żeby kiedyś chłopak przyszedł i zrobił sobie piknik z chłopakami? Może to jest spełnienie moich marzeń, dziewczyny. Nie wyobrażam sobie lepszej soboty! Dobra, kochani, pierwsza kąpiel w polskim morzu. Jak jesteśmy już na plaży, no to musimy oczywiście... Co, nie? Zimno? Nie, zimno jest na maksa. Dobra. O chuj, nie, ja nie wchodzę! Nie, ziom, ja już mam zamknięte stopę, nie? My Baywatch, Baywatch. Nie no, kochani, ta woda jest jeszcze zdecydowanie nie na nasze letnie ciałka, letnie dusze. Absolutnie nie. Jest totalnie lodowata. Ale była ona bardzo 10, czysta. Ale... Czysta. 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 Nie, no popatrzcie, my nie jesteśmy nad Bałtykiem. Where are we? Szczerze, ta woda wygląda totalnie jak takie jakieś Malediwy, taka Malediwy. Piękna, lazurowa. A no właśnie, bo my jesteśmy w sumie w fajnej miejscówce, której wam nie zdradzimy, żeby nie było tutaj za dużo ludzi. No. Klaudia zabrała nas na taką przepiękną, pustą plażę. Jest tu naprawdę mega mało ludzi. Piasek jest po prostu piękny, biały. Jakby no i były w jakimś resorcie, co nie? No, taki jest vibe teraz. Gdzie są panemki? Ja mam tajemnicę swą! Dziękujemy za uwagę, idziemy się opalać. Zerwał się nagle taki mega, mega wiatr, że chyba zaraz będziemy zwijać, bo naprawdę robi się mało przyjemnie, ale to jest takie dziwnie, bo świeci mega słońce, a wiatr jest mega, mega zimny, taki... To jest morska bryza. Zmieniałam już ekipę. O, przerzut! To jest ten kuzyn, z którym mama kiedyś się bawi właśnie. Nie wiem, czy na lepszą, czy na gorszą. Wróciłam do domu, w końcu się ogarnęłam. Wyglądam jak człowiek, bo dzisiaj cały dzień po prostu byłam bez makijażu, spocona. To ci takie bzdury opowiadam. Chcesz mi powiedzieć, że ja brzydko wyglądam? Absolutnie. Ja uważam właśnie, że wyglądam bardzo ładnie. Cudownie dzisiaj. Wyglądasz. Tak? Błyszczysz. Shine Bright like a diamond. Co jeszcze się mówi? Ładnie pachniesz. Ładnie pachniesz. Jak kiełbaska. W 10 kilometrach. Jesteśmy sobie teraz na Gdyni na spacerku. Idziemy sobie wszamać coś dobrego, bo ja dzisiaj mam taki totalny cheat day, ale uważam, że po tych 10 kilosach totalnie mi się należy zjeść wszystko, na co tylko mam ochotę. No już wystarczająco więc... ciasta zjada się u mojej babci na urodzinach. Tak, ja dzisiaj, bo byliśmy jeszcze przed tym u babci Bartka na urodzinach. Ja dzisiaj tak, miałam piknik, potem było ciasto u babci Bartka, teraz idziemy zjeść pizzę. Wszystko spaliłaś rano już, na zaś. Więc jesteśmy dzisiaj bilansem na zero. Jedną chcesz na pół? A zjeść półtorej? Nie, zjem jedną całą sam. Ale jeszcze pół będziesz musiał zjeść. Nie rób sobie jaj. To może weźmiemy trzy pizze na czwórkę? Trzy pizze na czwórkę? Ty no, zjesz... Muszę wam oddać kawałek wtedy. Co, a bo ty chcesz zjeść całą? No. A twoja dziewczyna chce zjeść pół. No to mamy konflikt interesów. To powinniście wziąć jedną, no. Czy dwie? Dwie? Ej, zjesz całą, co ja sobie kłamać? Ale no trzy zjeżdżkę. Zjesz całą. A Wiktoria zje całą? Wiktoria jest całą? No właśnie nie wiem. Nie mogę się zdecydować, czy chcę całą, czy nie. Zjedz z Kingą na pół i problem rozwiązany. Wybrać się ze znajomymi na jedzenie, masakra. Ze mną jak dzieckiem ty zadecydujesz, po prostu diawole. Diawolaj? Nie diawolaja, diawole. Tak, weźmy półtorej, my weźmiemy z Kingą jedną na pół i jak ja będę głodna, to wezmę jeden kawałek z twojej pizzy, a ty będziesz mieć całą, tak? Ty zjesz całą, tak? Tak. Ty chcesz truflową, tak? Pół. Ty też chcesz truflową? Tak. Ja zjem całą, to po prostu weź sobie truflową na pół, a niech weźmy sobie całą, ja wezmę sobie całą, najwyżej ode mnie zjesz. Ale ja to przed chwilą Bartek powiedziałam. Nie słuchałem was, już się pogubiłem w tych waszych obliczeniach. Trzymajcie mnie, ty jesteś... Dobra, weź. No to tak, ja jestem, kochani, słuchajcie, na diecie. Tak jak mówiłam, trzymam się zawsze i wyłącznie diety, nie jem totalnie nic. Mam silną wolę, moi znajomi jedzą pizzę. Ja zamówiłam sobie sałatkę z rukoli. Jestem jeszcze soczek z marchewki. Dokładnie tak, więc healthy lifestyle. Wiecie, o co chodzi, nie? No, dobra, daj tą pizzę korzyść. Co ja będę się oszukiwać. Oj, teraz od razu jest ta pizza zdrowsza. Zawsze jak dodasz troszeczkę zielonego, to nagle działa to tak, że jest po prostu zdrowsze i wtedy kalorie się po prostu nie liczą. No, twój mózg tak ci tylko podpowiada. Ale to. Dobre? Pizza truflowa w pizzerii truflowej. Brzmi G. No dziwne, gdyby mieli ją paskudną, nie? Ja nie przepadam za pizzę truflową. Dziwny jesteś. Ja zawsze w jakiejkolwiek pizzerii nie jestem, tylko i wyłącznie jem diabole. Ale jest ostro bardzo. Nie, bo w gębie piekło w dupie.